Panie, chcesz pan coś zobaczyć? Co jest? Panie, chłopak. I co z tego? Panie satyra, chłopak z dziewczyną na ławce w parku, panie. Panie, zanim my tam dojdziemy, to już będzie po wszystkiemu, mówię do panu. Panie! Panie, oni nie są po 50, tak jak pan, panie. Oni mogą to cały dzień robić, panie. Ja jak byłem młody, też cały dzień mogłem robić. Jak Boga kocham, cały dzień, panie, to mogłem robić, panie. Zresztą, panie, zaraz szwagier przyjdzie, zobaczmy, zresztą musi iść. Hej, już, ho! Czego, Majeszewski? O, hej, już, ale! Czego? No, no, czego, rybyku? Ale zimno, Heniusz, gdzie z nami? Heniusz, no. Gdzie chcecie skoczyć? Byłem w parku, na ławce, chłopak z dziewczyną siedzą. Szmata? No nie szmata! Ładna i młoda, jaka szmata! Maliszewski, ty mnie znasz. Ja lubię piękne kobiety, znam życie. Ale jak będzie brzydka, to stawiasz. No dobra. Oj, z tego zimna to mnie głowa boli. Tamty chyba też jest zimno. Heniuś, a ty go grzejesz, nie? No to idziemy! Chodźmy. W zeszłym roku taka para tu chodziła. Całą zimę tu chodzili. I co? Może mieszkania nie mieli. Pobrali się? Nie wiem. Ona była piękna dziewczyna. Brzydka? Brunetka. Piękna, mówię ci. Długie nogi. No cudowna dziewczyna. On taki szmaciarz. Nie wiem, jakaś szmata. Nie ma się czym przejmować. Ładna. Bardzo ładna. Już mówiłem, nie? Robimy coś? Ty, Heniuś, zrobimy coś takiego, żeby się ten do końca życia ze śmiechu nie pozbierali. Ty to potrafisz, nie? Heniuś, najlepiej ich nastraszyć. Ona jest strasznie ładna. Już dawno nie widziałem takiej lalki. Jeszcze dziecko. Nie powinni tego robić. Zrób coś, Heniuś, bo jak je, to ja im bomby zasunę. Czekaj pan. To lepiej ja. Tej mamy się bawicie? Smacznego! Czego pan chce? Uważaj, jak jedziesz, kochany. To ci przyszedłem powiedzieć. Zawsze uważaj, jak jedziesz. Ale ładna pani. Sam bym taką zapoznał. Może się zapoznamy, proszę pani. Idiota! Ty! Szmata! Ty! Ty ziro, ty jedna, ty! Ty zwyczajna ziera jesteś, rozumiesz? Ja mam córkę starszą od ciebie, ty szmato, ty! Ej, co ty, Janek? Odejdzie. To z tego prosisz? Zamknij sobie, pani mordę! Bo ja jej sam zamknę! Ty uważaj, bo ja cię zaraz tutaj uciszę! Dosyć proszę klienta? Może obsłużyć dodatkowo? Żadni mężczyźni z was! Bandyci! Chodź, Janek. Zimno. Chyba będzie padać śniegiem. To była piękna dziewczyna. Czemu jej to powiedziałeś? Że jest szmatą. Przecież jej w ogóle nie znałeś. Ja? Ja jej nie powiedziałem, że ona jest taka. To ty jej powiedziałeś. Ja?
No ty! Nie wygłupiaj się, ja ją wcale nie znałem. Ja ją znałem, ja ją tu nieraz widziałem. Oni tu często przychodzili. Oni się naprawdę kochali. Co będzie dalej? Nie wiem, co teraz będzie, skąd mam wiedzieć? Ale wiem na pewno, że oni z sobą chodzą i oni się kochają. A ty po co właściwie go tak zaprawiłeś? Sam chciałeś. Nie wiedziałem, że to tak dziwnie wyjdzie. On do niej jakoś tak dziwnie mówił. Jak? No, nie pamiętam. Murzy się. No właśnie. On mówił coś o chmurach. Ale to był jakiś wiersz, coś w rodzaju wiersza. Oni naprawdę się kochają. Wierzcie mi, oni się naprawdę kochają. Już teraz nie będą się kochać. Będą siebie mieli dość na zawsze. Niepotrzebnie to wszystko tak wyszło. Ja już wiem. Mi się już teraz przypomniało. On jej mówił, że jak oni będą mieli no, ten pierwszy raz, to będzie taki ich pierwszy krok w chmurach. Tylko to było tak inaczej, tak pięknie powiedziane. Tak, nie wiem, tak wspaniale. A ona tylko cały czas boję się i płakała. Może bała się wodu? Nie myślę. Nie myślę, żeby to był ból. Myślę, że ból przychodzi później. Inni ludzie, plotka, trudne sprawy, zdrada. Ale ten pierwszy raz to naprawdę jest jak bycie w chmurach. Oni już teraz nie będą się kochać. Jakby mnie coś takiego spotkało, to by już też potem nie kochał dziewczyny. Mnie kiedyś też coś takiego spotkało i już nie kochałem tej dziewczyny do końca swojego życia. Każdego z nas kiedyś coś takiego spotkało. Tylko po co ty mu od razu wiapę dałeś? On mnie pierwszy uderzył. A zajdziemy na piwo. Ta dziewczyna już tu raczej na pewno nie przyjdzie. Chyba nie. I za co panią tak nazwałeś? Moją dziewczynę też kiedyś ktoś tak nazwał. I do dzisiaj nie wiem właściwie dlaczego. Głupia sprawa. Przyjaśniło się. Jak on to mówi? Zdaje się, że krok w deszcz, czy coś takiego. Chodźcie, idziemy na to piwo lepiej. Jutro będzie śnieg. Poczekaj chwilę. Chcesz coś powiedzieć? Kocham cię. I chcę być z tobą już. Na zawsze. Thank you.